The Conduit to pierwszoosobowa strzelanka wydana na Wii 23 czerwca 2009 roku. Za tytuł odpowiedzialny jest High Voltage Software, które stworzyło m.in. kilka tytułów na Atari Jaguara, Tempesta na PlayStation, gry sportowe oraz oparte na różnych licencjach. Akcja gry rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Waszyngton doświadcza nieznanych wcześniej anomalii oraz ataku obcych. Lider tajemniczej organizacji, John Adams, postanawia zaatakować stolicę, a my wcielamy się w agenta Secret Service, Michaela Forda, który za wszelką cenę będzie starał się ocalić prezydenta. The Conduit jest pierwszoosobową strzelanką z elementami sci-fi. Postacią sterujemy przy pomocy Wilota, wykonując odpowiednie gesty rzucamy granatami, a gdy skończy nam się amunicja, możemy zaatakować kolbą. Przy sobie możemy nosić maksymalnie dwa rodzaje broni, a także skakać, kucać lub skupiać się na jakimś celu. Jest tu nawet specjalny przycisk służący za obrót o 180 stopni, jednak nie korzystałem z niego, gdyż było to niewygodne. Większość broni posiada lunety do komfortowego celowania na dystans. Niestety samo sterowanie jest mało precyzyjne i niewygodne. Głupotą, jakiej nie mogę zrozumieć, jest to, że przycisk odpowiedzialny za przeładowanie służy również do podnoszenia broni, a przycisk A służy do skakania oraz aktywowania komputerów lub wind. Co oczywiście w chaosie walki doprowadza do momentów, w którym chcemy koniecznie podnieść jakąś broń, a bohater to olewa, przeładowując swój pistolecik lub biegnąc ostatkiem sił próbujemy zamknąć windę, a zamiast tego skaczemy jak bałwan, dostając serię w plecy i zaczynając wszystko od początku. Samo celowanie też jest nieprecyzyjne i bardzo czułe, przez co zastrzelenie przeciwnika oddalonego dalej niż 10 metrów graniczy z cudem. Kampania podzielona jest na szereg misji, które możemy powtarzać w celu zebrania wszystkich znajdziek oraz zdobycia osiągnięć. Jest także multiplayer, z którego nie skorzystałem. W menu głównym możemy podejrzeć nasze statystyki, rzeczy, które odblokowaliśmy, dodatkową zawartość lub aktywować kody. Jest także możliwość wybrania poziomu trudności, a ja grając na średnim dostawałem ostre lanie, wielokrotnie zaczynając od checkpointu. Jak w starych dobrych strzelankach, z przeciwników wylatuje broń, a my cały czas musimy kontrolować nasz pasek życia, szukając po kątach apteczek. Przed każdą misją dostajemy konkretne cele do wykonania, a także orientujemy się w sytuacji. Przeciwnicy dzielą się na żołnierzy zarażonych wirusem, którzy ślepo prą przed siebie, nie zważając na zagrożenia. Tajni agenci są lepiej wyposażeni i bardziej zorganizowani. Często kryją się za przeszkodami i nawzajem wspomagają ogniem. Są też obcy przypominający kraby, których jedynym celem jest rozszarpanie nas swoimi szczypcami. Niektóre z tych potworów potrafią latać, a inne eksplodują się w pobliżu nas. Niektórzy przeciwnicy przypominają mi przerośnięte karaluchy, są też tacy żywcem wyrwani z serii Halo. Dość szybko dostajemy tajemniczy artefakt przypominający oko, pozwalający dostrzec niewidoczne gołym okiem przedmioty, hakować sprzęt elektroniczny lub pozbywać się pułapek zastawionych na nas przez kosmitów. Przy użyciu artefaktu będziemy niszczyć specjalne pieczęcie, aby otworzyć zamknięte drzwi, szukać ukrytych reliktów, dzięki którym dostaniemy się do ukrytych pomieszczeń. Jednak trzeba uważać, bo podczas chodzenia z okiem w ręku jesteśmy bezbronni, a przeciwnicy zazwyczaj nie dają nam spokoju nawet na moment. Do dyspozycji oddano nam całkiem pokaźny arsenał. Postrzelamy zwykłymi pistoletami, jak i tymi półautomatycznymi, karabinami, strzelbami, nie zabraknie bazuki oraz broni plazmowych, strzelającymi wiązkami energii lub laserem. Obcy też mają własny arsenał i są to pistolety strzelające rykoszetującą biomaterią, snajperki, którym możemy naładować moc strzału, karabiny prujące serią wybuchających robali lub armaty, których kule eksplodują. Granaty dzielą się na zwykłe, fleszowe, pozwalające oślepić i zdezorientować wroga oraz takie palące wszystko wokół siebie. Akcja jest niesamowicie szybka, a amunicja kończy się w zastraszającym tempie. Jesteśmy zmuszeni pozostawać w ciągłym ruchu i niszczyć portale, przez które dostają się posiłki nieprzyjaciela. Nie podoba mi się to, że tytuł zmusza gracza do nieustannego parcia przed siebie, niszczenia portali i gniazd, z których nieustannie wyskakują nasi wrogowie. Do tego obcy często zostawiają na nas rozmaite pułapki i niewidoczne miny i ostrzeliwują nas za osłon, praktycznie się z nich nie wychylając. Są też niesamowicie wytrzymali, dlatego najlepiej walić same headshoty. W niektórych miejscach przyjdzie nam niszczyć gniazda obcych oraz pokonać kilku bossów. Jak na Wii, gra prezentuje naprawdę dobrą oprawę wizualną. Autorzy użyli specjalnego silnika, który pozwolił im na mapowanie wypukłości, zaawansowaną geometrię, a także wprowadzić lepsze światła i cienie, bardziej szczegółowe tekstury i połysk niektórych obiektów. Woda, jak i ogień wypada tu naprawdę zjawiskowo. Efekty strzałów i wybuchy są naprawdę widowiskowe. Pomimo iż gra hula w 30 klatkach na sekundę, animacja jest płynna i lekkie spowolnienia występują, gdy naprawdę dużo się dzieje.
Przeciwnicy zachowują się w różny sposób, wydają sobie nawzajem komendy lub kryją się za przeszkodami. Paleta barw jest lekko stonowana i niestety wiele poziomów się powtarza lub serwuje nam podobny układ pomieszczeń. Niestety zniszczalność otoczenia też nie jest mocną stroną tej produkcji i porcelana rozłożona na półkach nawet nie drgnie, gdy będziemy do niej pruć z bazuki. Niemniej jednak wizualnie to nadal solidna produkcja i gdyby była w nieco wyższej rozdzielczości, mogłaby konkurować z najlepszymi FPS-ami z tamtego okresu. Do skomponowania ścieżki dźwiękowej zatrudniono uznanych kompozytorów, którzy tworząc własne instrumenty, nagrali miks ambientu z domieszką bębnów oraz pianina, tworząc tym samym niepowtarzalne utwory. Każdy poziom ma unikalny soundtrack, który zmienia się w zależności co akurat dzieje się na ekranie. Fajnie wypada dubbing, a także głosy obcych. Produkcja wykorzystuje dźwięk przestrzenny dzięki zaimplementowaniu Dolby Pro Logic 2. The Conduit jest naprawdę solidnym shooterem, podobnym do Halo lub Killzone'a. Jest dosyć krótki, jednak poziom trudności często daje nam się we znaki. Gra posiada też drobne bugi i nieciekawe sterowanie. Jednak jest to ekskluzyw pokazujący, że na Wii też można stworzyć dobrego FPS-a, który spodoba się ludziom lubiącym kosmiczne klimaty oraz strzelanie z blasterów.